Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. No i jest offside. Za wczesne było to podanie, zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. To skok do rywala i po akcji. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Jest! Gol! Gol, mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Prowadzą zatem 1-0. I teraz Kyle Walker ze spokojem przejmuje piłkę. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Saints, utrata piłki. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Dobra piłka na dojście. Znajduje go piłka. Teraz uwaga. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Na razie 2-0. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Piłka bezpiecznie w rękach bramkarza. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. No, to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. Zamykają go teraz rywale. Podanie otrzymuje teraz Werner. Werner przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej. A teraz przed szansą. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? I z piłką Timo Werner. Uwaga, za chwilę może być bramka. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. A zatem mamy wynik 2-1. Gomez. Firmino. Szukają jakiegoś wyłomu w defensywie. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. Dobra presja teraz. Mają piłkę. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. A więc mamy 3-1. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Opłaciło się przycisnąć, co teraz? Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Teraz podanie do Bejleja. Nic z tego nie będzie, przynajmniej nie tym razem, offside.
A mogło być inaczej. Była próba powrotu ze spalonego. No tylko wyszło nie w ten. Szansa na gola. Nadal coś z tego może być. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Bernardo Silva oddaje piłkę przeciwnikom. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie... No, teraz zrobiło się groźnie. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Prostopadłe podanie, szansa. Znalazł go tym podaniem niebezpiecznie. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ależ kapitalną obroną popisał się, ale musimy na chwilę przerwać. Niestety, no i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Tak jest, trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra, piłka w siatce. I po tej bramce jest 4-2. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Dobrze teraz rozgrywają piłkę. Nie ma nic na łapu-capu. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Powracamy po przerwie. Saints prowadzą, ale przed nimi jeszcze drugie 45 minut gry. Wszystko się może zdarzyć. Firmino. Jamie Vardy. Tracą piłkę. Ładne dogranie na dobieg. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Firmino. I teraz rywale przejmują piłkę za sprawą błędu Firmino. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Szansa na poprawę wyniku.
ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Teraz podanie do Bejleja. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Znakomite prostopadłe podanie. Ma teraz szansę na gola. Tak! Znowu bramka! Co za mecz! Olbrzymie straty niemal całkowicie odrobione. Piłka nożna jest niesamowita. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Roberto Firmino. Piłka znów do Firmino. Saints ze stratą teraz. Timo Werner. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Foden przy piłce. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Dośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Wybicie. Szansa teraz przed Firmino. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Kontratak spalił je. To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Spalony. Zły moment podania. Aaron Wan-Bissaka. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Vardy teraz przed szansą. Podanie to Roberto Firmino. Jest! Tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Mamy dzisiaj grab goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Właśnie tak powinno się wprowadzać. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Phil Foden. Foden przy piłce. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Firmino ma teraz piłkę. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? A teraz będzie dobra okazja. Offside. Szkoda, byłaby szansa. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. No nie, tak nie można podawać. Werner. I ładnie mija teraz rywala. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny.
ale strzał zablokowany. Grealish dostaje piłkę, co teraz z nią zrobi? Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. No i mamy spalonego. Trochę zabrakło, żeby wrócić na pozycję. Drobne nieporozumienie, ale tak to bywa w ferworze walki. Pepe. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Prosto padłe podanie. Szansa. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Z pewnością bardzo inteligentny.